nami pani Elżbieta Karcz z Biura do spraw promocji Tauron Polska Energia. Jest z nami również pierwszy kibic MKS-u, pan prezydent Dąbrowy Górniczej, pan Zbigniew Podraza. Jest również sternik MKS-u, pan Robert Koćma. Nie mogło również zabraknąć szkoleniowca MKS-u, pan Waldemar Kawka. Są również reprezentanci firmy Sports M, Marcin Babczyk oraz Michał Kucharski. Więc bardzo proszę, głos pana Roberta Koćmy. Serdecznie państwa witam. Rok szybko minął, bo pamiętam, jak w zeszłym roku spotkaliśmy się o tej samej porze i rozmawialiśmy o planach na sezon 2011-2012. No i oto dzisiaj mamy okazję podsumować ten sezon, który był dla nas znakomity. I był to sezon jako wielki prezent na 20-lecie tego klubu, który właśnie w tym roku obchodzimy. Jak wszyscy państwo wiecie, no, sukcesem numer jeden to zdobycie Pucharu Polski. Oczywiście wszystkie tego typu sukcesy są po raz pierwszy w naszym klubie, bo budowaliśmy go od zera. I brązowy medal. Tutaj możemy się pokusić o taką tezę lekkiego niedosytu też, że byliśmy bardzo blisko, ale z drugiej strony, jak sobie przemyślałem później wszystko, to mówię, może dobrze. Bo gdybyśmy w jednym roku uszczelnili dublet, to tak sobie pomyślałem, o co będziemy walczyć w następnym sezonie. I oto plan na ten sezon to jest właśnie Mistrzostwo Polski. Nie ukrywam, że stworzyliśmy zespół, który będzie stać na walkę o tytuł. Zespół, w którym nie dokonało się wiele zmian. Zostały zawodniczki, wszystkie podstawowe zawodniczki z pierwszej szóstki. Zostaliśmy wzmocnieni. O tym może później. I myślę, że mentalnie zespół będzie jeszcze mocniejszy i sportowo w tym sezonie. Ja może w tym momencie tyle, później jeżeli będą pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem prosić o głos pana prezydenta. Panie prezydencie, ponieważ to był ogromny sukces Taurona, ale nie tylko dla Dąbrowy Górniczej, ale również dla całego Zagłębia Dąbrowskiego, prawda? Tak, oczywiście. Dzień dobry państwu. Zawsze miło się mówi o sukcesach. Myślę, że ten rok faktycznie należał do imponujących. Puchar Polski wszyscy oglądaliśmy. Fantastyczny występ. To samo dotyczyło zdobywania mistrzostwa, a ja to powiem tak. Rysy zdobyliśmy, brakło wśród do Giewontu. No ale wszystko przed nami. Tak jak państwo poznacie skład nowych dziewcząt, które grają, myślę, że te szanse się otwierają. Miasto jak zwykle deklaruje współpracę z klubem. Myślę, że temat dzisiaj z marketingu, no to chyba wszyscy już przekonali się w Dąbrowie Górniczej, że ten marketing, ta promocja miasta poprzez sport jest naprawdę doskonała. Ja mam tego najlepsze przykłady, kiedy jestem na różnych spotkaniach działaczy samorządowych, na różnych gremiach. Bardzo często spotykam się z gratulacjami, z zapytaniami, jak się udało, jak to wszystko wygląda. Także dla mnie to olbrzymia satysfakcja, ale myślę, że tak naprawdę chyba dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie dla tych wiernych kibiców, którzy też są praktycznie na każdym meczu. Życzę sukcesu z wielką niecierpliwością i na pewno z wielkim aplauzem będę czekał na kolejny mecz, czyli jak zwykle kibicowałem. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem prosić o głos trenera Waldemara Kawkę. Panie trenerze, poproszę o taką szczegółową analizę tego sezonu. Najtrudniejsze momenty, co szczególnie zapadło w pamięci. Dzień dobry państwu. O brązowym medalu i Pucharze Polski wszyscy wiemy. Jakby jednak z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że w ubiegłym sezonie udało nam się stworzyć taki zespół, który rozumiał się na boisku, poza boiskiem, który tworzył grupę
zawsze. Bywały lepsze momenty i gorsze. Kilka trudnych momentów, ale jak przeanalizujemy grę wszystkich zespołów w polskiej lidze, to nikt nie był tak, żeby od początku grać dobrze i bez jakichś specjalnych wpadek. Także myślę, że najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, że była grupa, która tworzyła jedność. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem oddać głos reprezentantom firmy Sportzen, którzy opowiedzą o tej działalności marketingowej, która z miesiąca na miesiąc wygląda coraz lepiej. Bardzo proszę, Marcin Babczyk, oddaję głos. Witam Państwa, dzień dobry. Ja sobie ustanę, dlatego że podsumuję sezon marketingowo w formie prezentacji multimedialnej, także prosiłbym Państwa o uwagę w tamtym kierunku. Wspomniał, klub się rozwija z roku na rok, są coraz większe sukcesy. Coraz większe również środki są wykonane na marketing, co bardzo cieszy. Klub z roku na rok organizuje coraz więcej akcji marketingowych. Chciałbym Państwu pierwszy raz chyba takie podsumowanie marketingowe robimy. Chciałbym Państwu zaprezentować, co zostało w tym roku zrobione w zeszłym sezonie. W sezon 2011-2012 weszliśmy mocnym uderzeniem. Przed sezonem po raz pierwszy zorganizowaliśmy tak dużą kampanię promującą klub, była to kampania Moc Siatkarskiej Energii. We wrześniu 2011 roku były billboardy, były autobusy, które jeździły po miastach nie tylko Dąbrowy Górniczej, ale również po Sosnowcu, po Katowicach. Były stędy, były billboardy. Po raz pierwszy również był spot promujący taboranka z Dąbrowa Górnicza. Spot emitowany był w kinach Helios w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach. Również spot można było obejrzeć w TVP Katowice przez 2 tygodnie. Dzięki sytuacji z portalem Interia.pl do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników tegoż portalu mogliśmy wysłać mailing promujący klub, promujący rozpoczęcie sezonu, również banner, który przez 2 tygodnie bodajże chodził na stronach sportowych Interii.pl, zobaczyło kilkaset tysięcy widzów. Mam prośbę do trenera Waldemara Kawki, żeby scharakteryzował nam pokrótce każdą z zawodniczek. Bardzo proszę. Myślę, że o tej zawodniczce niewiele muszę mówić. Wszyscy ją znają lepiej ode mnie. Ola Liniarska, nasza środkowa w ubiegłym sezonie, solidna środkowa. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie również naszą mocnym punktem. Ela Skowrońska, myślę, że to symbol naszego klubu w ubiegłym sezonie. Udowodniła w wielu meczach, że jest największym walczakiem tej drużyny. Pamiętam, jak przed sezonem pytałem się właśnie trenera o Charlotte Lace. Wtedy powiedział mi Michał, słuchaj, to będzie, jeszcze będzie pożytek z tej zawodniczki i faktycznie okazało się, że jeden z filarów zespołu, także... Śmiało. Frauke Dielitz, przesympatyczna zawodniczka, mocny punkt drużyny, pierwsza rozgrywająca naszego zespołu, świetna koleżanka. Iwana nasz bardzo mocny punkt w ubiegłym sezonie, jak na środkową zdobywała i w ataku i w bloku bardzo dużo punktów, bardzo dobra zagrywka poza tym. Kasia Zaroślińska, och, jakieś takie zdjęcie wybraliście chyba niezbyt dobre. Kasia po początkowych perypetiach miała kontuzję, leczyła się, końcówkę sezonu miała udaną i mam nadzieję, że to jest taki dobry prognostyk na ten sezon, że będzie rywalizowała miejsce w szóstce z Rasią Gaczem. Krysia Straż, symbol Dąbrowy Górniczej. Natalka Nuszel w ubiegłym roku rezerwowa, ale w kilku meczach nam się bardzo przydała. Jej wejścia nie zawsze, ale niejednokrotnie były takie, że odmieniały wynik meczu i seta i wynik całego spotkania. Asia Kaczor, o niej niewiele pewnie mogę powiedzieć, tak z bezpośredniej obserwacji. Miejmy nadzieję, że to będzie taki mocny punkt zespołu. Nominalnie pierwsza atakująca. Mam nadzieję, że będą z Katarzyną Zaroślińską
rywalizowały tak, że to będzie z pożytkiem dla zespołu. Asia Szczurek wraca po urlopie macierzyńskim. Była u nas 2 lata, bardzo dobrze ją wspominaliśmy. Miejmy nadzieję, że ta przerwa macierzyńska nie zrobi zbyt dużego uszczerbku na jej formie. Maja Tokarska, środkowa, przychodzi nas z Sopotu. Młoda dziewczyna, miejmy nadzieję, że będzie szóstkową i będzie naszym mocnym punktem przy jej parametrach i przy naszych rozgrywaczkach. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze wykorzystywana w grze. To wszystko. Ja jeszcze mam uwagę do kolegów tutaj z platformy Grajmy Razem. Zamiast Xboxa proponuję, żebyście kupili 10 piłek i żeby te piłki służyły dzieciom. Dobrze. Powoli będziemy zmierzać do końca naszego spotkania. Zanim jednak to nastąpi, bardzo bym prosił teraz o pytania ze strony dziennikarzy oraz Państwa, którzy mają ochotę zadać naszym uczestnikom jakieś pytanie. Bardzo proszę, śmiało można teraz zadawać. Przez kilkanaście minut będą tutaj przedstawiciele do Państwa dyspozycji. Może ja, Panie Prezesie, rozpocznę. No najważniejsze są pieniądze, jak to mówią, i zapytam o budżet, bo wiadomo, że sukces chce się kolejnego sukcesu i no teraz, jak Pan mówił, wspomniał, że to Mistrzostwo Polskie, więc domyślam się, że warto byłoby się nie powiedzieć o tym budżecie. Trzeba zapłacić. Szanowni Państwo, no budżet mogę powiedzieć, że uległ zwiększeniu, bo musiał uległ zwiększeniu przy takim sukcesie i parciu na wynik, ale zanim powiem o budżecie, to chciałem też podkreślić, że klub, można powiedzieć, dobiegł końca przekształceniu i w tej chwili już wniosek leży w sądzie, w KRS-ie. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie będziemy już spółką akcyjną. Jak wiecie Państwo, jest to wymóg ustawowy i wymóg zawodowej ligi, żeby każdy zespół był prowadzony w charakterze spółki prawa handlowego, czyli spółki akcyjnej w tym wypadku. Też w tym roku jako klub, w ogóle wszystkie zespoły żeńskie, obejmiemy też udziały w lidze zawodowej, także będziemy pełnym partnerem dla zespołów męskich. Budżet musiał wzrosnąć przede wszystkim przez sam fakt grania w Lidze Mistrzów. Ja w zeszłym roku mówiłem na konferencji, że celowo zrezygnowaliśmy z pucharu CEFT, ponieważ wartość medialna tych pucharów była praktycznie żadna, a wydatki były do niej 400 tysięcy i w tym roku musimy te 400 tysięcy zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń zawodniczek, ja tak mniej więcej powiem, że jest to wzrost około 12% na wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o inne elementy budżetu klubu, można powiedzieć, że zostały praktycznie na tym samym poziomie. No, zapomniałem jeszcze o podwyżce dla sztabu szkoleniowego. No by nie było. Też taka podwyżka będzie miała miejsce od 1 lipca. Budżet klubu, on w tej chwili, można powiedzieć, zabezpiecza 99% wydatków, które mamy zaplanowane. Tego 1% w cudzysłowie oczywiście jeszcze szukamy. Kilka rozmów dobiega już końca z potencjalnymi sponsorami. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni podpiszemy przynajmniej 2 nowe umowy, co pozwoli nam zabezpieczyć 100% budżetu. Powiem tak, że jeżeli chodzi o naszego tytułowego sponsora, umowa aktualnie obowiązuje do 30 czerwca,
ale jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów co do szczegółów umowy na nowy sezon, także myślę, że jestem przekonany, że Tauron Polska Energia będzie naszym sponsorem tytularem na następny sezon, ale o tym Państwa poinformujemy i myślę, że zaprosimy Państwa na takie oficjalne, uroczyste podpisanie umowy z naszym głównym sponsorem. Ale Panie Wójcie, się przepraszam bardzo. 400 tysięcy to było na cech, prawda? Na te rozgrywki. A Liga Mistrzów to chyba trochę więcej, co? Ja myślę, że to są te same pieniądze. To są porównywalne. Te same wyjazdy, ta sama ilość meczów, myślę, że to są porównywalne pieniądze. Natomiast marketingowo, promocję naszych sponsorów, wartość medialną, myślę, że to jest nieporównywalny bonus. Poprosimy o kolejne pytania. Ja jeszcze skorzystam z okazji bliskości mikrofonu, to przede wszystkim bardzo serdeczne podziękowania dla czasowych sponsorów za wspieranie naszego klubu. Jeszcze powiem jedną rzecz, którą jak tutaj trener powiedział, że Krysia Strasz to Dąbrowa, symbol Dąbrowy. Faktycznie, nie wiem, czy przypominacie sobie te słowa, jak powiedziała, że Dąbrowie się to po prostu należało. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mirek Strąski, strefa siatkówki. W ubiegłym sezonie nie braliście udziału, jak wszyscy wiemy, w rozgrywkach pucharowych, natomiast posiadaliście dłuższą ławkę zawodniczek. Teraz udział w Lidze Mistrzów, ławka wraca do takiej ilości, powiedzmy, przyjmowanej w każdych klubach. Znaczy, tak uzgodniliśmy ze sztabem szkoleniowym, że Kasię Urban będziemy chcieli wypożyczyć, ponieważ trener Kawka uważa, że Kasia ma ogromny potencjał i najwyższa pora, żeby grała w pierwszej szóstce, stąd Kasię wypożyczymy. Jeżeli chodzi o Natalię Kurnikowską, byliśmy z nią związani jeszcze jeden rok, miała z nami ważny kontrakt. Ale dla dobra tej zawodniczki postanowiliśmy ją zwolnić z tego kontraktu i z tego co wiem będzie miała możliwość grania w innym zespole. Natomiast jest taka ewentualność, że będzie grała u nas jeszcze jedna zawodniczka zagraniczna, ale o tym też Państwa poinformuję, myślę, że w ciągu 2-3 tygodni, ponieważ jeszcze kontrakt mi został podpisany i nie czuję się dzisiaj, że tak powiem, zobowiązany do potwierdzenia tej informacji tak do końca. Ja może już uzupełnię wypowiedź prezesa. W ubiegłym sezonie mieliśmy 14 zawodniczek i nie zawsze to było dobrze. Powiem szczerze. Może w męskim zespole jest to wiele łatwiej, natomiast w żeńskim rodzi to czasami wiele problemów. Podobnie było w innych zespołach, nie tylko w naszych było 14 zawodniczek i w tym roku podobnie w tych zespołach będzie 12. My będziemy mieć prawdopodobnie 13, a jeżeli chodzi o jedną z wypożyczonych zawodniczek, to do końca, właściwie grudnia, gdybyśmy mieli jakikolwiek odpukać problem, zawsze tą zawodniczkę możemy do swojego klubu z powrotem wziąć, powiem brzydko. Także uważamy, że te dwie młode powinny grać, a my powinniśmy sobie dać radę. 14 jest zawsze lepiej niż 12, szczególnie w żeńskim zespole. Pytanie moje. Decyzje są czasami trudne, kto ma być w tej 12, więc to tak też przypomnę. Pytanie moje, co prawda stawiałem tylko i wyłącznie dlatego po wcześniejszym sezonie, gdzie jak wszyscy wiemy, kontuzja Krysie wyeliminowała Krysie Strasz i potem akurat w rozgrywkach już finałowych były pewne problemy. W ubiegłym roku ja rozumiem to w ten sposób, że ta czternastka, ta długa ława jest po prostu, by zabezpieczyć się przed takimi historiami. Od tego się nigdy nie przywróć, prawda? No tak. Dwa lata temu graliśmy w Lidze Mistrzów i było tak, że musiały zawodniczki skrzydłowe grać na środku. Mieliśmy trzy środkowe. Jedna miała infekcję, druga miała kontuzję i też musieliśmy sobie jakoś radzić. No takie są koszty pucharów niestety. I to rok temu mieliśmy problem z Krysią i faktycznie
gdyby była zastępczyni, to pewnie byśmy ten sezon lepiej zakończyli. Ale to trudno też zakładać, że będzie źle. W ubiegłym sezonie nie mieliśmy żadnej kontuzji praktycznie i ta z tej czternastki te dwie dziewczyny właściwie miały rzadko okazję zagrać. Dwa lata temu pewnie by taka sytuacja nie miała miejsca, tylko by grały więcej. Więc to tak trudno powiedzieć. I tak chyba nie jest za dobrze, i tak nie jest za dobrze. Ale idziemy na mistrza, tak? Bo prezes powiedział, a trener nie powiedział. Mamy prawie cztery kadrowiczki. Panie redaktorze, ja się dzisiaj dowiedziałem od prezesa. Trzy obecnie kadrowiczki, bo moja tukaczka gra w parze i Kaczor i Prysia, a Skowrońska przecież też, także szóstka może być. Szóstka raczej na pewno. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? A kiedy zaczynamy? Przygotowanie? Zaczynamy 17 lipca. Najwcześniej, tak? Nie, podobno się przebijają dwa kluby. Kto ma wcześniej rozpocząć? Tak słyszałem, nie wiem. Jedni zaczynają w czerwcu, drudzy na początku lipca. My trochę później, 17 lipca zaczynamy. Może tak jeszcze nie do końca oficjalnie, ale wszystko zmierza w tym kierunku, że formuła turnieju Agaty Mróz, imienia Agaty Mróz się troszeczkę zmieni, że będzie to w wydaniu zespołów klubowych, nie reprezentacji. Jest duża szansa, że turniej ten cały odbędzie się w Dąbrowie Górniczej z udziałem naszego zespołu plus trzech zespołów, topowych zespołów europejskich, czyli z klubów tureckich, włoskich. Także mam nadzieję, że w drugiej połowie września, prawdopodobnie to około 23 coś, będziemy mieć w Dąbrowie na rozpoczęcie sezonu, będziemy mieć bardzo fajny turniej, ale o tym będziemy Państwa informować, jak już będziemy mieć wszystkie daty potwierdzone. Pytanie do spółki akcyjnej. Udziałowcem jest dotychczasowa klub jako poprzednik, czy jeszcze sobie nie udziałowcem? Nie. Klub, jak Państwo wiecie, poprzedni sezon działał w formie organizacyjnej, to znaczy spółki z O. Udziałowcami klubu są osoby prywatne, ale osoby prywatne, które z klubem są związane praktycznie, co niektórzy od samego początku, a co niektórzy od wielu lat, gdzie kładą środki finansowe z własnych firm. Przekształcenie w spółkę akcyjną, tak jak wcześniej powiedziałem, musiało nastąpić zgodnie z ustawą. Natomiast klub w tej chwili już po zarejestrowaniu będzie się chciał otworzyć na nowych udziałowców. Będziemy chcieli zrobić emisję akcji dla miasta przede wszystkim. Następnie byśmy chcieli zrobić też emisję akcji dla kibiców, żeby te giełce sobie w klub wykupić. Ja chcę powiedzieć taką jedną bardzo ważną rzecz. Spółka akcyjna w swoim statucie ma zapis, że działa non-profit. Ktoś może powiedzieć, że spółki prawa handlowego są powołane po to, żeby zarabiać pieniądze, ale w tym wypadku wszystkie pieniądze, które zostaną wypracowane przez spółkę, zostaną przeznaczone na dalszy rozwój siatkówki w naszym klubie, bo mamy ambitne plany, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży i rozwój też pierwszej drużyny. Bo jak Państwo pewnie wiecie, nasze kadetki zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski w Łodzi dwa tygodnie temu, jak dobrze pamiętam. I chcielibyśmy bardzo, bardzo mocno rozwijać siatkówkę w mieście. Może tutaj wraz z miastem uda nam się stworzyć przy szkole sportowej taką naszą szkołę mistrzostwa sportowego w następnych latach, no ale to zależy od kilku rzeczy jeszcze. Proszę teraz, że miasto nie jest udziałowcem tej spółki. Jeszcze nie. Jeszcze.
Mam nadzieję, że Rada Miasta, bo prezydent taką wolę wyraził, mam nadzieję, że Rada Miasta też wyrazi zgodę na objęcie udziału w spółce, bo przede wszystkim jest to ogromny prestiż dla klubu, mając za udziałowca miasto. A druga sprawa, jako największy sponsor zespołu, miasto będzie miało wpływ na to, co dzieje się w spółce i pełną kontrolę nad wszystkimi decyzjami. I od tego sezonu będzie Liga Zawodowa, tak? Znaczy od tego sezonu wszystkie kluby żeńskie obejmą udziały w lidze zawodowej, bo Polska Liga Siatkówki funkcjonuje już od 10 lat jako spółka akcyjna, w której udziały miały tylko zespoły męskie, od tego roku będą miały żeńskie. I kogo, Panie Prezesie, losujemy? Piątek? No losowanie jest w piątek, no mam nadzieję, że przede wszystkim niedaleko. Bo to są ogromne koszty, jeżeli gdzieś tam będziemy musieli daleko jechać za Ural. Natomiast no, będzie co będzie. Na pewno zespół mamy ciekawy, zespół mamy zgrany, przygotowany mentalnie. Myślę, że Waldek zadba o to, że sportowo też będziemy bardzo dobrze przygotowani i na pewno nie będziecie się wstydzili za nasz zespół. Baku, Madera, Majorka. Zobaczmy. Proszę Państwa, jest teraz jedno pytanie, Panie Prezesie. Czy, powiedzmy, nie bylibyście w stanie, jako wszyscy prezesi klubów, w pewnym sensie zjednoczyć się i wpłynąć na EWVB i na Wydział Obsad Sędziowskich? Żeby po prostu coś robić pod tym kątem, żeby nie przysyłali do nas Egipcjan, Azjatów, bo jednak to gospodarze potem muszą pokrywać koszty dojazdu. Zgadzam się z Panem w zupełności, ale znaczy tak, Liga Zawodowa wiele sugestii przekazała Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, jeżeli chodzi o puchary generalnie. A z tego co wiem, w federacji no, jest bardzo mocna dyskusja co do pewnych rozwiązań. Nie mamy na dzisiaj informacji, co zostanie zmienione w przyszłości, ale na pewno sprawy, z tego co ja wiem, sprawy idą w dobrym kierunku. Jeżeli, Szanowni Państwo, nie ma więcej pytań, to jesteśmy jeszcze tutaj kilka minut do dyspozycji. Jeżeli nie, to zapraszamy Państwa na mały poczęstunek tam do pubu sportowego. Tam będziemy sobie jeszcze mogli porozmawiać o rzeczach, które Was interesują. Dziękuję jeszcze.